Jeżeli kiedykolwiek próbowałaś schudnąć, stosując dietę pudełkową, ograniczając kalorie, wykupując karnet na siłownię, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek obiecał tobie, że ta metoda poskutkuje długoterminowo, to zdecydowanie to jest film, który powinnaś obejrzeć. Powiemy tobie, dlaczego to nie miało prawa zadziałać długoterminowo i co zrobić, żeby schudnąć zdrowo. Dodatkowo powiemy tobie, dlaczego wiele osób po operacji bariatrycznej, czyli po operacji, która zmniejsza objętość żołądka, też po jakimś czasie wraca do swojej wagi wyjściowej. Dowiesz się, od czego to zależy. A to, o czym mówi Mateusz, to są zalecenia klasyczne pod tytułem jedz mniej, ruszaj się więcej i za chwilę ci powiemy, dlaczego to nie ma prawa zadziałać, dlaczego tak wiele osób odchudzających się w życiu, słuchając takich zaleceń, tak naprawdę zostało skrzywdzonych, ich metabolizm zwolnił, no i mają niestety problem. No dobrze, tu Bracia Rodzeń, zaczynamy. Witamy na kanale Bracia Rodzeń. I słuchajcie, dlaczego, a właściwie nie, inaczej. Główne zalecenia, jeżeli któregoś dnia pomyślałaś sobie, dobra, mam postanowienie noworoczne, trzeba zrzucić nadmierne kilogramy. Po to, żeby różne są powody, wcisnąć się w bikini, lepiej wyglądać, po prostu być zdrowszą, to najczęstsze zalecenia, które otrzymacie, to ograniczać kalorie, doprowadzić do deficytu kalorycznego, zacząć się więcej ruszać, po to, żeby te kalorie, które jesz, spalać w wyniku aktywności fizycznej. No, uwaga. Dodatkowo do tego dochodzi oczywiście najczęściej kupno tak zwanych diet pudełkowych, no bo takie są czasy, że mnóstwo firm oferuje już ułożony specjalnie pod ciebie plan posiłków z ograniczeniem kalorii, najczęściej 1200, czasami mniej kalorii. No i to jest złe zalecenie, które prowadzi patofizjologicznie do następującej sytuacji. Twój organizm w momencie, kiedy zaczniesz mu fundować deficyt kaloryczny, no zobacz, on przyzwyczajony, ten organizm do 2200 kalorii, mniej więcej, pi razy oko, nagle zostaje potraktowany deficytem kalorycznym 1400, bo od tego często wiele osób zaczyna, podzielonym na kilka posiłków, w którym są węglowodany. Te kilka posiłków za każdym razem podbija insulinę bardzo wysoko. Dodatkowo organizm dostaje sygnał: słuchaj, jest mało energii, wyczuwam brak energetyczny, a ty jeszcze zaczynasz ćwiczyć jak zwariowana. Uspokój się, bo zaraz wprowadzę organizm w stan umierania z głodu, starvation mode, który niesie oczywiście za sobą potężne konsekwencje, bo wtedy twój organizm zaczyna dostosowywać się do sytuacji, którą wyczuwa i zwalnia potężnie metabolizm. Zanim dokończymy obalanie tej szkodliwej ideologii liczenia kalorii i ruszania się więcej, no użyłeś słowa Łukasz insulina, bo ja myślę, że wróćmy się troszkę i wyjaśnijmy, jaka jest przyczyna właściwie tego, że przybrałaś te kilka, kilkanaście, niektórzy trochę więcej kilogramów. Nieważne ile, ważne co się w twoim organizmie wydarzyło, że te kilogramy się pojawiły. Potem łatwiej będzie tobie uświadomić, co trzeba zrobić, żeby schudnąć, a na pewno dowiesz się i uświadomisz sobie, że tu nie chodzi o kalorie. No to zobacz, słowo insulina. Insulina, która jest główną przyczyną przybierania na masie ciała, jest hormonem wydzielanym w twoim organizmie przez trzustkę. Najczęściej i w największej ilości pod wpływem węglowodanów. I kiedy w twoim organizmie wydziela się insulina, daje tobie, twojemu organizmowi jasny sygnał: magazynuj
energię na gorsze czasy. I dlatego dobrze sobie wyobrażać insulinę jako taki hormon, który ewolucyjnie nie zmienił swojej funkcji. No bo zobaczcie, jakiś czas temu, setki, może miliony lat, a na pewno miliony lat temu, no insulina dawała znać o tym, że w okolicy jest jedzonko. No bo jedzonko nie było czymś podstawionym pod nos, nie było czymś dostępnym na wyciągnięcie ręki. Jedzenie to było święto, do którego trzeba było wiele dziesiątki, czasami kilometrów dobiec i doczłapać. W momencie, kiedy organizm zaczął ten posiłek spożywać, wydzielała się insulina, która dawała jasną informację. Dobra, bierz to jedzenie, które jest automatycznie w budowie i buduj z tego mięśnie, czerp z tego energię, ale też pamiętaj, żeby gromadzić na przyszłe czasy, bo za chwilę tego jedzenia nie będzie, bo są takie czasy, że jedzenie jest raz na jakiś czas. No i od tego była właśnie insulina, która jasno mówiła gromadź w postaci tkanki tłuszczowej, w postaci glikogenu na jakiś właśnie czas. Dobrze, że wspomniałeś. Wyobraź sobie swój organizm jako magazyn tkanki tłuszczowej w postaci glikogenu, czyli wątroby. Czyli to są takie połączone w łańcuchy pojedyncze cząsteczki glukozy. I tkanka tłuszczowa, to wiadomo, to jest magazyn tkanki tłuszczowej, czyli magazyn energii w formie tkanki tłuszczowej. I teraz zobacz, co dzieje się w twoim organizmie, kiedy spożywasz pokarm, a szczególnie węglowodany. Węglowodany to te makroskładniki, które powodują największy wyrzut insuliny. Wobec tego, w związku z tym, że insulina zamyka, ona powoduje, że energia jest wpychana do tych magazynów tkanki tłuszczowej i zamykana jest kłódka zaraz za tym, to wyobraź sobie, że skoro spożywasz pokarm bogaty w węglowodany, podwyższa się insulina, czyli automatycznie trudno opróżnić te magazyny, które cały czas są zapełniane. No bo nie da się jednocześnie dopełniać magazynów takiego spichlerza energii, jednocześnie z niego wyciągać. Dlatego też insulina jest jasnym sygnałem, żeby z jednej strony gromadzić, ale z drugiej strony, broń Boże, nie ruszać nic z magazynu, czyli nie spalać tkanki tłuszczowej, nie opróżniać wątroby z glikogenu. Jest mode gromadzenie, a nie spalanie. I to jest jedna z głównych przyczyn, taka pierwotna, najważniejsza przyczyna otyłości. I teraz możemy się zastanowić, skoro insulina jest tym hormonem, który powoduje otyłość, no to co powoduje podbijanie insuliny? Powiedziałeś, że węglowodany, świetnie. Pierwsza rzecz to węglowodany. Zaraz dojdziemy do tego, jak odwrócić w takim razie to. Druga rzecz, bardzo ważna rzecz, to jest kortyzol, czyli to jest kolejny hormon walki, to jest hormon stresu wydzielany przez korę nadnerczy w sytuacjach właśnie ucieczki, stresu, jakiejś sytuacji niekomfortowej, zwłaszcza długo działającej. Ten kortyzol powoduje, no mówiąc obrazowo, przygotowanie ciebie do albo walki, albo ucieczki. Czyli zobaczcie, macie przewlekły stres, masz przewlekły stres. No, my widzimy to z naszego doświadczenia i w praktykach lekarskich, że taką sytuacją klasyczną jest stres długotrwały w pracy i stres długotrwały w życiu związany z relacjami. To są chyba dwie, przyznasz, najczęstsze przyczyny. Tak, dodam jeszcze tylko jedno, sen. Sen. Trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które powodują przewlekłe, częste i nadmierne wydzielanie kortyzolu. A kortyzol powoduje, tak jak powiedziałeś, mobilizację organizmu. Kortyzol daje sygnał organizmowi, że trzeba wyrzucić, opróżnić magazyn z glukozy, z wątroby wyrzucić glukozę do krwi po to, żeby ją spalić. I glukoza wyrzucona w tym momencie do krwi powoduje wyrzut insuliny, więc to jest takie niezależne od jedzenia przyczyna podwyższonego poziomu insuliny. Dokładnie, świetnie, ale też sam kortyzol, no wyobraźcie sobie, kortyzol to steryd. Ci, którzy dostawali kiedyś jako lek sterydy, wiecie dokładnie, że po kilku dniach stosowania sterydów, najczęściej to są osoby z ciężkimi postaciami astmy, z ciężkimi uczuleniami,
one powodują, że po jakimś czasie osoby mają lepszy apetyt, czyli zobaczcie, kortyzol podkręca apetyt, ale dodatkowo tyją. Osoby na sterydach tyją bez względu na to, co jedzą. Zobaczcie, czyli tyjecie bez względu na to, co jecie, jeszcze macie podkręcony apetyt, czyli jecie jeszcze więcej, najczęściej wysokowęglowodanowych posiłków. I teraz dlatego... Aha. Ta deprawacja snu, o której tutaj mówimy, jest tak istotna pod kątem otyłości. Już wystarczy sam ten jeden czynnik, czyli nocki co drugi dzień, czyli nieprzespanie, bo na przykład masz bezdech senny, bo na przykład problemy dzieci się budzą i tak dalej, ząbkowanie, to już, uwaga, sam ten czynnik może spowodować otyłość, a na pewno zwiększenie apetytu, przez to zwiększenie poziomu insuliny. Dobra, zapamiętaj sobie z tego wywodu głównie to. Insulina i jeszcze raz insulina plus kortyzol, bym powiedział w mniejszym stopniu, ale tak, to przyczyny otyłości. I teraz zaczynamy. Jak wyleczyć w takim razie otyłość i dlaczego nie kalorie i nie ten starodawna i przestarzała ideologia liczenia kalorii. Dokładnie. Niebezpieczna nie spowoduje schudnięcia długoterminowo, bo oczywiście ta metoda u większości osób spowoduje szybkie schudnięcie na początku, ale zaraz wam powiemy w dalszej części filmu, co się dzieje, kiedy zaczynacie stosować tę metodę. Ale wróćmy do insuliny, bo skoro ona jest głównie przyczyną, a skoro już wiesz, że główny wyrzut insuliny spowodowany jest przez jedzonko głównie węglowodanów, to trzeba za wszelką cenę ograniczać węglowodany i druga wskazówka, wydłużać przerwy między posiłkami. Dlatego, że insulina potrzebuje trochę czasu, żeby spaść do poziomu fizjologicznego, a przynajmniej zdecydowanie mniejszego niż po spożyciu węglowodanów. No dokładnie, zobaczcie, przychodzicie do lekarza z poziomem insuliny na czczo. Na podstawie poziomu insuliny na czczo już można rozpoznać hiperinsulinemię czy insulinooporność i skoro twoja insulina na czczo wynosi 12, 10, 13, u niektórych 30, 40, to już są bardzo wysokie wartości, świadczy to o tym, że najlepiej dać czas jeszcze twojemu organizmowi, żeby ta insulina poszła jeszcze na dół, żeby twój organizm wyczuł, że jest jej na tyle nisko, żeby mógł się dorywać do tych zapasów glikogenu i tłuszczu. To jest jeden z warunków spalania tkanki tłuszczowej. Dlatego to jest tak ważne, żeby ograniczać węglowodany, czyli insulina na dół i wydłużać przerwy między posiłkami. Insulina ma więcej czasu, żeby dojść do tego poziomu, w którym wyczuje tkankę tłuszczową. No to weź, bo ja czegoś nie rozumiem. To dlaczego my lekarze, dlaczego dietetycy, dlaczego trenerzy, dlaczego wszyscy, którzy zajmują się odchudzaniem, dlaczego pierwsze, co wpiszesz na internet w Google odchudzanie, wyskoczy ci ograniczanie kalorii, wyskoczy ci trzeba jeść częste posiłki, ale mniej i nie ograniczaj węglowodanów, ponieważ są potrzebne do życia. Łukasz, to jest masakra. Weź mi to wytłumacz, bo ja już się zaczynam gubić. To już cię odnajdę, bo to jest nieporozumienie. Nieporozumienie, które wynika po pierwsze z braku wiedzy aktualnej i znajomości fizjologii, z walki wielkich wpływów tych, którzy to jedzonko, które podbija insulinę, produkują. No przecież gdybyś był wielkim magnatem, który produkuje różnego rodzaju jakieś snaki, batoniki, przekąseczki i od tego zależy twoja przyszłość i twoje luksusowe życie, no to czy byś promował coś, co spowoduje, że osoby będą jadły mniej słodyczy, będą się wręcz leczyć z nałogu słodyczowego i będą jedli rzadziej. No pewnie ty byś tak zrobił, bo masz pewną etykę. Jasne. I miałbyś tą wiedzę, która by powiedziała, że dobra, tak, czas zmienić fizjologię. Ale, bo to nie wszystko, bo to jest wbrew logice, dlaczego częste posiłki są złe i my tak doradzamy. Źle doradzacie. Źle doradzamy, ale chciałbym się też skupić przy okazji na osobach po operacjach bariatrycznych, bo to jest dla mnie, zobaczcie, to jest dla mnie już jakieś ekstremum ekstremów, bo
osobie z otyłością zalecamy prędzej operację, czyli rozcięcie brzucha, powięzi, mięśni, tkanek miękkich. Trzeba uważać tam na naczynia, które są w jamie brzusznej. Trzeba dojść do żołądka, trzeba go obciąć, trzeba to wszystko poszywać i liczyć na to, że się osoba otyła zagoi. I to jest sposób na leczenie otyłości, czyli to jest wymuszanie operacyjne zagładzania się na śmierć. Dobra, słuchajcie, żarty się skończyły. Sposób na zdrowe odchudzanie jest prosty. Musicie odwrócić wszystkie zalecenia, które się wam daje, do góry nogami i zacząć robić zupełnie na odwrót. No to koniec filmu. Czyli śniadanie, uświadomcie sobie to, śniadanie to najgorszy z możliwych posiłków dnia. Zwłaszcza przy hiperinsulinemii naczczo. Numer jeden. Jedzenie częstych posiłków z węglowodanami zdrowymi złożonymi to najgorsze, co możesz zrobić, jeżeli chcesz schudnąć. Te zdrowe, co mówisz, złożone, to są ziarna, różnego rodzaju skrobia, no tutaj pszeniczka, chlebek, ryżuś, makaronik itd. Numer 3. Kupienie karnetu i zażynanie się na siłowni i to, co mówią, że trzeba spalać te kalorie jak najczęściej, to kolejny krzywdzący punkt. Musisz uwierzyć, że to wszystko trzeba odwrócić do góry nogami, czyli nie jesz śniadania, jesz tylko 8 godzin w ciągu dnia, ograniczaj węglowodany za wszelką cenę, najlepiej poniżej 100 gramów na dobę. Jeżeli chcesz, żeby efekty były szybsze i lepsze, ograniczaj poniżej 50, a czasami poniżej 20 i nie chodź na siłownię, a przynajmniej nie tak często. Jak już lubisz aktywność fizyczną, spaceruj, a 3 razy w tygodniu po 15 minut stosuj ćwiczenia oporowe. Tyle. To tak. Jest klucz do sukcesu, pomijając te bardzo ważne szczegóły jak witamina D, magnez i uzupełnianie wody z solą himalajską. Świetnie, ale też skupmy się na relacjach. Insulinę mamy obniżoną, ale jak obniżyć kortyzol? Relacje. Oczywiście to nie jest łatwe, bo najczęściej są, tak jak mówiłeś, to są relacje w pracy, między tobą kierownikiem, między współpracownikami, między podwładnymi. One są trudne, czasami wieloletnie, trudne do odkręcenia w ciągu jednego dnia. Ale niestety prawda się zawsze obroni i tą prawdę, my tą prawdą służymy i dajemy tobie za darmo między piękne twoje oczka. Mianowicie, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, gdzie nienawidzisz wstawania do pracy, jeżeli myślisz o pracy, to czujesz szybsze bicie serca albo ucisk w klatce piersiowej, jeżeli przychodzisz do pracy i musisz przez godzinę negatywnie wykrzykiwać i opowiadać, co złego się stało Uciekaj. W pracy, nie zrobisz, nie możesz zostać w tej pracy, musisz robić już teraz wszystko, żeby tą pracę zmienić. Zacznij jeżeli to, możesz, tak. to uciekaj planuj, teraz. Planuj, nie rób tego oczywiście na hura, no rób to mądrze, ale nie dajcie się, życie macie tylko jedno, jeżeli nie da się poprawić, a próbowaliście poprawić relacje w pracy i dalej wam ta praca niszczy życie, ja nie widzę innej możliwości, jak stopniowo z głową logicznie z niej uciec do następnej. Jasne, pewnie, że może to być skok z deszczu pod rynne, tak się mówi. Świetnie to powiedziałeś. Ale jak nie ta, to inna, następna i w końcu znajdziecie to wyrównanie, ten balans. Balans. I teraz szczęście. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale ja mam za 10 lat emeryturę, za 5 lat emeryturę. Okej, okay, no to musisz podjąć decyzję w życiu. Życie to generalnie sztuka podejmowania decyzji. Te najtrudniejsze są najcenniejsze długoterminowo. Albo zostajesz w pracy i bierzesz pełne konsekwencje za pozostanie w toksycznej pracy, czyli w toksycznej relacji, albo bierzesz to na klatę i zaczynasz walczyć o siebie. Bardzo często zmiana pracy jest tym impulsem, który powoduje tobie, pomoże tobie zmienić resztę aspektów życia na naprawdę lepsze, bo uwierzcie nam, można pięknie żyć, można zmieniać rzeczy niezmienialne. Dam tylko taki może inspirujący przykład. Po 2 latach drugiej specjalizacji na kardiologii stwierdziłem, że to nie jest moja bajka, że wypalam tam się jako pozazawodowo, mimo tego, że spełniałem się zawodowo, ale zauważyłem, że to nie pozwala mi złapać balansu życiowego. Byłem tam przebodźcowany, przepracowany,
nockami, reanimacjami i tym wszystkim. Zdecydowałem chyba jako jedyny w historii specjalizant z tak zwanej intratnej specjalizacji rzucić tą specjalizację. Nie było łatwo, wszyscy się sprzeciwiali, chyba oprócz ciebie tylko. Ale udało się i uważam, że z perspektywy czasu to była jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu. Dobra, rozgadaliśmy się. Słuchajcie, na naszym kanale znajdziecie mnóstwo innych filmów, jak zastosować w szczegółach to, co teraz powiedzieliśmy Wam ogólnie. W zakładce zdrowe niejedzenie 16:8, w zakładce zdrowe niejedzenie keto. Tutaj macie filmy przykładowe, klikajcie, próbujcie i życzymy Wam pięknego życia. Naprawdę można, nawet trzeba.